Mocny apel w sprawie Krzysztofa Demińskiego. Rodzice wprost zwrócili się do Polaków. Rodzice Krzysztofa Demińskiego od ponad roku poszukują swojego syna. 16-latek pod koniec maja ubiegłego roku wyszedł z domu i do dziś nie dał znaku życia. Jeden z mieszkańców wsi na Pomorzu twierdzi, że rozmawiał z Krzysztofem niedługo po jego zaginięciu. Rodzina wydała apel do Polaków. Poszukiwania Krzysztofa Demińskiego. Rodzice nie tracą nadziei. Rodzice Krzysztofa Demińskiego w rozmowie z portalem przekazali najnowsze informacje w sprawie zaginięcia ich syna. Daniel Demiński stwierdził, że niestety wciąż nie są bliżej rozwiązania tej zagadki. Fakty są takie, że Krzysztof w piątek wieczorem spotkał się z dziewczyną. Później wrócił do domu. Rano korespondował za pomocą Messengera z dziewczyną, w której się zakochał. Potem wyszedł z domu. Ślad kończy się na Moście Gdańskim. Wiemy to z monitoringu, powiedział. Pan Daniel regularnie prowadzi przeszukania Wisły. Dzięki jego działaniom udało się odnaleźć ciała innych, zaginionych osób. Rodzice Krzysztofa Demińskiego zaapelowali do Polaków. Jednocześnie do rodziców wciąż napływają informacje od świadków, którzy mieli widzieć Krzysztofa w różnych rejonach Polski. Agnieszka Demińska i Daniel Demiński zostali zapytani o to, która z informacji była najbardziej obiecująca. Pierwszy, 20 sierpnia 2023 roku. Krzysztof, lub osoba bardzo podobna do Krzysztofa, był gospodarza w miejscowości Ciepłe, województwo pomorskie, przypis redakcji. Dowiedzieliśmy się o tej wizycie 5 dni później, czyli 25 sierpnia zeszłego roku. Drugi sygnał dotyczył osoby nagranej przez kamerę samochodową. 31 sierpnia poruszała się poboczem pomiędzy Koszutami a Kurnikiem, województwo wielkopolskie, przypis redakcji. Te dwa sygnały dały nam nadzieję, powiedziała mama Krzysztofa. Pani Agnieszka opowiedziała także o rozmowie z gospodarzem, który miał rozmawiać z jej synem niedługo po jego zaginięciu. Tak, płakał w telefon, mówił, że gdyby wiedział wcześniej, to na pewno by go zatrzymał albo podwiózł, bo wymienił z nim parę zdań. Był bardzo wzruszony. Był przekonany, że to nasz syn, opowiadała. Sprawa zaginięcia Krzysztofa znana jest w całym kraju. Jego rodzice wyjawili, że codziennie muszą mierzyć się z hejtem. W związku z tym zaapelowali do Polaków. A spotkaliśmy się z komentarzami typu, wyszedł z domu, bo coś na pewno w tym domu było nie tak, albo zła matka, skoro nie dopilnowała syna. Takie opinie krzywdzą, dlatego że ci ludzie nie byli u nas w domu, nie rozmawiali z moim starszym synem. Ocenianie mnie jako matki w tej sytuacji jest bardzo bolesne dla mnie, dlatego, że każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Na szczęście tego hejtu nie ma tak dużo, to jest tylko margines, powiedziała mama Krzysztofa. Jeżeli ktoś chce nas oceniać zza monitora, niech zachowa to dla siebie. Jeżeli uważa, że to jest nasza wina, nie musi nam pomagać. Te osoby, które w ten sposób mówią, niech przyjadą do nas. Zapraszam, pomóżcie mi w poszukiwaniach. Możemy się umówić, zapłacę za hotel, za dojazd. Przyjedziecie? Pomożecie? Są odważni tylko zza monitora, dodał pan Daniel. Krzysztof Demiński zaginął rok temu.
16-letni Krzysztof po raz ostatni skontaktował się z bliskimi 27 maja 2023 roku, kiedy o godzinie 5:35 zamieścił na Instagramie wiadomość o treści: dziękuję, żegnajcie. Kilka godzin później policjanci rozpoczęli poszukiwania. Nastolatek po raz ostatni widziany był na Moście Gdańskim w Warszawie. Kamery zarejestrowały Krzysztofa, kiedy opierał się o barierkę. Jego rodzice nie tracą determinacji,